Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego super wyzwanka. Kasia. Halo, dzień dobry. Maciek. Jestem. Dzień dobry, halo. Jak w wojsku, Kasia, Maciek. Tak. Przywitajcie się szybko. W The Sims 4 wyzwanie trzech światów. Tak, tak, dokładnie. Z naszą różą wyzwanie się przyjęło, spodobało Wam się. Dużo było Waszych komentarzy, zadań dla nas. Tak, dziękujemy bardzo mocno. Tak, cieszymy się bardzo, 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 bardzo mocno. Bardzo, no i każdy bardzo z nas wyprał. Znaczy ja dzisiaj panie robiłem wyprał. W sumie, nie? Ja też w sumie. Ja nie w sumie. Wybrał po dwa zadania. Tak, 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 tak. Tak. Mhm. No, no to Korcia, jak ty dzisiaj rządzisz nami, to mów ty. Albo no może właśnie Maciek opowie o tym, właśnie, że... Właśnie. No. Zacznijmy od tego, że słuchajcie, bardzo fajny był komentarz od Yuki Sane u mnie i jakby tutaj się wszyscy w trójkę zgodziliśmy na to, że to jest bardzo super pomysł. A mianowicie komentarz brzmi tak. Yuki Sane, pozdrawiam cię serdecznie bardzo tutaj mocno razem z Korciem i z Kasią. Pozdrawiam, tak. Ja mam taką propozycję. Może niech będzie każdy po kolei na przemian mieć władzę nad poczynaniami Róży. W sensie, kto dowodzi, co robicie w danym odcinku. I to jest świetny pomysł. Powiedzmy, że ja w poprzednim odcinku dowodziłem, no bo jakby mówiłem te zadania, które gdzieś tam wymyśliłem na start, więc dzisiaj robi to Korcia. Tak, grałyśmy w marynarzyka i Korcia wygra. To był szybki marynarzyk. No. Tak, także dzisiaj ja dowodzę, słuchajcie. Tak. No a Kasia, jakie masz, ty wybrałaś komentarze? Ja mam dwa w sumie pomysły od jednej osoby, od Katraen, tak się Marcina. Pisze, jak się mówi. Marcina, Katraen, tak, Marcin. No pozdrawiam cię, Marcin, serdecznie. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. I pierwszy to jest, już wam mówię, to jest, żeby w kasie zrobić losowo, czekajcie, już mówię, trzy razy klikać, drugi zestaw ubrać za każdym razem klikając trzy razy losuj. Także no, może wyjść ciekawie. Mm-hmm. A drugie zadanie, wyzwanie, które zrobimy sobie na koniec odcinka, to jest wyjazd do Salwadorady. Tak. Dobrze, czat. Będzie się ja mam dało. Jeszcze jedno zadanko od no. Julii Herbertowskiej. Romans z barmanem lub barmanką w jakimś barze. No w ogóle mnóstwo osób pisało o romansach. O romansach, tak, no mam takie... Już, dzieci i romansy, rozkręcimy się. Korcia, ty jakie masz zadania? Ja wybrałam spod swojego filmu dwa wyzwanka. Pierwsze jest od Puszki Pepsi, pozdrawiam. O, pozdro Puszka. Zmierzyć się ze sobą na karaoke, więc jak będziemy tego barmana podrywać, to też karaoke pośpiewamy. Mam nadzieję, że znajdziemy taki bar. W San Myszu, no, chyba, nie? To pójdziemy do dwóch no. różnych. Tak, a drugie wyzwanko, zadanko jest od Doroty Wojtkowskiej. Zaadoptować trzeciego psa z kolejki. Okej. Okay. I słuchajcie, umówiliśmy się, że wszyscy zaczynamy o 5 rano. U mnie jest 5:07, bo oczywiście już Róża wstała, więc w sensie chciała wstać, więc ją zapauzowałem. Nie, mnie jest u mnie jest 5:00. Ja przyspieszę. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że u mnie się pokazało, że miała koszmar, w którym miała wygłosić prezentację na temat renderujących się wielokątów. I jeszcze, tak, i jeszcze pokazało się, że Róża powinna zacząć myśleć o swoim przyszłości i kontynuować naukę w Brightchester albo w Instytucie Foxbury. Jakby... O, ej, a o studiach nie było żadnego pomysłu, zobaczcie. Nie było nic, no. A, no nie było o studiach żadnego. No. Dobra, jak macie no piątą, to mów, kiedy Korcie pauzujemy, tak, w sensie już, startujemy. Tak, już lecimy, startujemy, no. Słuchajcie. Dobrze. Ja już zmywam z dnia poprzedniego. Ej, ale mi też Róża powinna zacząć myśleć, tak, też dostałam. O, widzisz. Moja wstała i jest w sumie to idealnie czyste otoczenie. Dobra, to w sumie możemy zacząć od adopcji tego psa też tam było, tak? Też tak pomyślałam właśnie o tym. To no, co, żeby do kompa? Do kompa lecimy. Ona je, no dobra. Rodzina? Adoptuj? O Jezu, adoptuj cię. Psa. O kurczę, to kosztuje pieniądze. To kosztuje, ej, a nas nie stać. Stać, tak. Znaczy, na dobra, stać, no dobra, ale wiecie, na tak mówię, nas tak, nie stać. Tak przyszłościowo, że nas nie stać, nie? Ej, jakieś 500 plus wchodzi w grę, czy coś? Nie. A my do pracy dziś idziemy o 9:00, halo? O. Trzeci pies od góry, w sensie trzeci, wiecie. Trzeci tak, pies, jeszcze nie, od prawej, my liczymy od lewej do prawej? Tak. No to u mnie to jest Cyron, Yorkshire Terrier, szczenie. U mnie jest Dyziek, amerykański toy terrier, szczenię, samiec, wykastrowany. A ja mam Czaruś, mops, szczeniec, samiec, wykastrowany. Ej, to mam, każdy ma coś innego, ale czad. No, no. Dobra, bieremy. To wiecie co, ja myślę, ale że możemy pójść... Mamy wszyscy, tak, tak, szczeniaka, tak. No. To ja myślę, że możemy sobie miskę napełnić tak na dzień dobry, mhm. Nie? O, tak. Właśnie, mamy miseczkę, wszystko mamy. Ej, u mnie mamy... ktoś jest w domu, a to już przyjechała mi z adopcją. A do mnie też przyjechała. Do mnie też już facet przyjechał. A kto was, do was przyjechał? Do mnie agentka, Asuka Takashahashi. To
fajna. A do mnie... Czekaj. Ritivik Datta. U mnie się nazywa Taja po prostu. To co, adoptujemy ja chyba, nie? U ciebie, Korcia, na odcinku, tak, jak ona tańczyła. No. Tak, my w ogóle robimy energię, a u Korci dance, dzikie pląsy. No, Cyron. Ale jak są znajomi. Dobra, okay. Tego zwierzaka. Ej, mamy każdego innego psa. Ej, nie wzięłem jej nazwiska jemu, no trudno. Ja też nie. Ej, a nazywają się tak, jak się nazywali, nie? Tak, mhm. Cyron, szczenie. No. No dobra, to jakoś tam się poprzyjaźni z nim trochę, nie? Zrobię jej fotkę, no bo to trzeba uwierniać takie momenty. Halo, moi drodzy. Czekajcie, bo zawsze... Ale jest rozkoszny. Mój jest słodziak. Jestem ciekawa, jak wasze wyglądają. Poznaj. No jest taki buziu. Słodziak. Mój taki mopsik. O, jak szczeka. No właśnie też szczeka w tym samym momencie. Baw się w deszczu. Jakie ma wasza róża pragnienia? Tańcz do muzyki ze stereo, wyprowadź psa i baw się w deszczu. A ja mam... Baw się w deszczu i gra liścia. No, pogłaszcz kota, pomijając to, że mamy psa. A suka odchodzi. Dobra, no pa. Baw się w stercie liści i opowiedz dowcip. O, proszę. A moja włączyła już muzykę. Poznaj naszego psa. Dobra, to weźmy może teraz właśnie zaproponujmy mu przyjaźń albo coś. Trzeba było zrobić tak, żebyśmy do pracy poszli w tym samym momencie, nie? Najlepiej. No pójdziemy chyba, nie? No pójdziemy. No zależy, jaką ma godzinę, nie? Ja mam siódmą prawie. Ja mam 7:10. Boże, ja mam 6:16. Dzisiaj ja jestem w tyle. Tylko że gdzieś tam wyjechałaś. Dobra, pobawmy się. Ej, to chodźcie przed pracą do kasa. Zapraszam. Dobrze, dobrze. Ja myślę, że możemy. Dobra, planujemy stroje. Idziemy, chodźcie. To już do kasa, już do lustra? Planuj stroje, tak? Zaplanuj strój, to się tak robi? Mhm. Bo ja nie wiem, bo ja zawsze przez komandera robiłam. No. Dobrze, to teraz Kasia powiedz jeszcze raz, jakie to wyzwanie było? Jak o co że każdą część losujemy 3 razy kostką, tak to zrozumiałam. Ale dobra, tylko że całościowe, górę, dół, czy jak chcemy? No to zróbmy, góra i dół może wyjść śmiesznie, więc w sumie zróbmy całościowy, co? Dobra. Jestem za całościowy. To za trzeci, nie? Trzeci raz? Nie, czekaj, który to jest? Czwarty, tak? Czwarty strój. No, bo 3 są dobra zrobione. Mhm, dobra, czwarty, okej. Okay. I ile dobra razy kostką? 3. I całościowy, tak? Tak. No, dobra. 3 razy? No to 3, tak. Raz, dwa, trzy. O Boże. O matko. No nie jest, no dobra, mogło być gorzej. Ej, dobra, buty, a ja mam mody niewyłączone, mi z modów kieckę wylosowało, no ale dobra, to w sumie chyba nieważne, nie? Chyba nieważne, no, ale buty, no, ale dobra, buty co buty musimy... Buty jeszcze też 3 razy, no. Dobra, buty, bo to jest tragedia. Raz, dwa, trzy. O matko. No dobrze, no. A możemy wylosować też jakieś skarpety czy coś? No prosiłbym, ja bo ja mam jakąś podkolanówę ja taką, skarpety, że chamską. No, dobra. Nie, ale ja skarpety, nie chcę. Skarpety czy... No, ale Kasia nie chce. Ja nie chcę. A czemu nie chcesz? No bo mi nie będzie pasować skarpeta. No, nam się wylosowała jakaś taka wiejska, duża. Wiejska, no. Rajstopa, jakaś pończocha od urzędniczki. No, a to bo ona pasuje, miała pończochę. To co? Może wam została z poprzedniego stroju? Myślisz? Mhm, to mogę, miałam przed chwilą, mogę ją usunąć? Mhm. To usuwam, dobra, to bez tego nie jest tak źle, nie jest tak, no. A włosy? Zostawiamy. Nie mamy fryzurę? Chcemy? No to możemy, też razy no trzy. Razy dobra trzy, dobra. Raz, dwa, trzy. No, o Boże. Ale to się już jakiś kolor zmienił. No to zmieni na ten rudy. A który to był rudy? Ten taki... Ten... Na samej górze, który po... Ostatni. Pierwszy dobra, prawej. Dobra. Moja okay róża nie wygląda jak róża. No, ja już też mam trochę zjazd. Moja też już. To teraz oficjalny. A, tylko, nie, tylko tylko pierwszy, ten jeden? Tylko, no. To rozumiem, że dzisiaj gramy w odcinek w tym stroju? Tym, no, tak, możemy tak. Pierdziele. Dobrze. Gotowe. Muszę zobaczyć u was, jakie wam się wylosowały. Moje buty tragedia są... Jakby mam sukienkę i śniegowce, także no to ja też miałem, dlatego zmieniłem buty. Znaczy udało się, nie? Dobra, mm-hmm, przebierz się, piękna moja. Dobra. To dobra co, jakieś jedzonko, coś? Moja już jadła. Aha, to... Pierwsze tak, co? Już zeżarła? Dobra, no pierwsze zjedzmy co sobie. Zjedzmy sobie resztki może. Gdzie co jest Cyron? Resztki? Mamy resztki, ja nie mam no resztek. Ja idę się z psem pobawić. Pochwal. Twoja już pożarła, co tam rano no wstała i pożarła od razu. No pierwsze co? Które macie godzinę? Dobra, 7:35. 25. 640. Kurczę, spieszę jej te jajka. A bo my się będziemy dekorować, Jezus, my będziemy robić zlecenie. No, tak. Ja zapomniałem się o tym.
No to czat. Renowacja pomieszczenia. Ej, to może się uda się jakiś romans z barmanem, z barmanką w tym domu tam wykleić od razu. Ej, czy my zdążymy zrobić wszystko w jednym odcinku? Róża ma no musimy rozpocząć zlecenie dekoratora. Musimy. Dobra. Widoczna skórka. Cecha wysokie wymagania. Paznokcie, simkę i róża odwrócimy się od niej. To za wariatka. Hil, którą macie godzinę? 8:30. 8:02. Tylko trzeba przyśpiesz, żeż. No śpieszę, no. No to ja też śpieszę. Już. Pożarła. To wiesz co, ja jeszcze idź jeszcze sobie się tutaj załatw, szybko skorzystaj. I zapraszam. Masz tutaj rzeczy. Ja psa pogłaszam. A pies koło kibla leży, no nie. No mój też był koło prysznica w ogóle bezczelny. Czekajcie, ja już. On szczeka na kibel. Wyjdę przed dom. Niech. Czarek, ale w ogóle jakie imię. On Czarek się nazywa? Słuchajcie, ja już idę do pracy. No co ty? No bo się przyspieszyłem. Aż tak? No to ja już też przyspieszam, no. Dobra, no to ja już też, ja mam 10 minut mi zostało w sumie. To no już jestem. Nie sikaj, stój tam. Jestem. Stój. To ja pauzuję, poczekam na was. Pracy. Bierzmy się do pracy. Dobra. Ja też się biorę. No. To aha, co, lecimy? To jedziemy, no. Przyjaznie, jedziemy, to może powitaj. Jedziemy. Ja kiedyś miałam zbagowaną tą karierę, mam nadzieję, że nie jest nadal zbagowana. Kiedyś w ogóle było to zbagowane, jak tylko to wyszło. W ogóle właśnie, u kogo jesteście? Gdzie jesteście? W jakim mieście? Ja jestem w imprezowa miejscówka. Ja nie wiem, fabryka. Gdzie ja jestem. Ja jestem na Sulani. A gdzie to wiecie, gdzie kto się jest? Jak to mam zobaczyć? Pod M? Czy nie? Nie, no ja po prostu widzę, że jestem na Sulani. Aha, no to ja jestem w tym dodatku odnośnie, Jezu, ekologii. Aha. Na Brigny Harbor. Jas. A tak. Ja jestem w Windenburgu. No to patrzcie, to już jest inaczej. No, ej, ale jestem, musicie mi powiedzieć, co mam tutaj robić, bo ja tak szczerze mówiąc, moją klientką jest Tina Tinker, dekorator wnętrz. No to musisz, jak poznasz się z nią, musisz potem, otwórz sobie ten panel pracy i zobacz, co musisz zrobić, czyli poznać jego inspiracje, ulubione projekty, tylko jej nie odsyłaj, broń Boże, teraz. No, czaję. Poznaj. Ja jestem u Ewy Capricciozy. Pizza Capricciosa. Polo Roka tu mieszka też. I ten Markus Flex. A ten, coś, no. A jeszcze ktoś tu jest, Jade Ross. I musisz jakaś. Potem zrobić jeszcze, Kasia, zdjęcie przed i zdjęcie po i wiesz, nie? O, poznaj mi, słuchajcie, co, ulubiony styl? Boże, jak ona ma biust, ja je zrobiłam i ja pierdolę. Lubi wystrój w stylu misyjnym. No, pani. Lubi skrzypce, o panie. O, czerwony kolor mnie lubi, pani Tinker. O, czekajcie. Lobby, wystrój w stylu domu na farmie. Ale to wydaje mi się, że będą te obiekty pokazane, których możemy korzystać, które są w tym klimacie takim, nie? Tak, no. I coś się jeszcze dowiemy? Tak, ja się dowiedziałem jeszcze o tym, że lubi robotykę. O, jeszcze się coś dowiedziałam. Dobra, to ja włożę do tego domu. W stylu podstawowym, no to ja też. Ja za bardzo się nic ale nie dowiedziałam. Muszę zapukać do drzwi, czy co? Mhm, tak. Tak, żeby ona cię wpuściła, zapukaj, dobra. Okej, tylko teraz pytanie jest takie, jakie pomieszczenie jej remontujecie? Nie wiem, ale czekaj, muszę najpierw wyjść do chałupy. Ja bym jakieś takie tutaj najmniejsze chyba, ja jej sypialnię wyremontuję. Najmniejsze? No, przed. To ja zrobię, o, robotyka tu jest, oh my god. Kurczę, ona nic mi nie mówi. No jak to ci nic nie mówi? No w sensie, co jej się podoba zdjęcie. I tak dalej. Nie ma żadnych tutaj. To ja jej zrobię salon, w sensie sypialnię. O. Tak jak Kasia, będziemy mieć to samo. Będzie super. No ja też zrobię sypialnię, jak w końcu mi powiedzą, co im się podoba. Mogliby to powiedzieć. Mogliby. A nie, że masz z kosmosu brać. No. Dobra, dekorator wnętrz. O, zdjęcie przed. Poteczki porobione. Ja też właśnie zaczynam. Przejść do trybu budowania. Okej. A czy mam ich już odesłać? Kurczę, a mnie nie gadają, co im się podoba. Nie, no jeżeli nie. Jesteś gotowa już i wszystko tam poznałeś, co chcesz. No, to odeślij klienta. Słuchajcie, czy na pewno chcesz odesłać po jego wyjściu, nie będzie już możliwe odkrywanie tego, czego lubi. No dobra, ja wszystko już wiem. No ja nie wiem nic. Korcia, widzę, że u ciebie to jest bardzo cię zagadka. Dobra, tak, przejdź do trybu budowy. Tajemnici. Tajemnici. Klientki. Tajemnici. Dobra, zrobiliśmy to. No to przejdź do trybu budowania, bardzo bym chciał. Ej, ale mi nie pokazuje. Aha, gdzie ona jest? Tu pola, zaczekajcie. Chyba tak? Tak. No czemu ona mi nic dekorator. Nie dobra, ja tu wszystko to usuwam. Odeślij. Te firany takie zgrzybiałe też pousuwam. Okej. Okay. Kurde. Nie, dobra. No ja mam to robić bez modów, powaga. No.
Chociaż sobie kratki wyłącza, dziękuję. Ej, co się stać, mamy architekci ze sezon drugi. Ja bym w ogóle, słuchajcie, posprzedawał te rzeczy, bo będzie wtedy chyba większy budżet, tak mi się wydaje. No, ja sprzedałam. Tak. Ja powiem wam tak, że ja chyba nic nie zrobię, bo mi nic nie powiedzieli. A to musisz na czuja robić. No tak. Co im się podoba. Dobra, tak, co ona lubi? Lubi kolor czerwony. Tak jakoś. A ja nawet nie wiem, jaki lubi kolor. Nie powiedziałaś tego? Nie powiedziałam, nie, tylko że skrzypce lubi, no Jesusie. No to postawisz jej skrzypeczkę tam jedną. No, czekaj. No dobra, no nic. Ja jej zrobię tak dwie ściany czerwone. Ja będę robić na chybił trafił. Co to jest? To by wyglądało, albo tak zróbmy. O, zróbmy tak, o tak zróbmy, ale mam plan. Ja nie wiem, słuchajcie, czy ja to dobrze robię. Co to znaczy w stylu... Meble w stylu... A takie meble ona lubi, o ciepa, no gdzie takie ale meble? Ale tu nie ma żadnego łóżka, no ludu. O, budki tutaj można postawić, proszę. Ja od razu uprzedzam, że nie umiem bez modów, także proszę się nie śmiać. Dobrze, wybaczymy ci. O, dynię jej dam. Tak po Halloween. Ale jak to tak ten... Zrobimy papier. Tak. Co to jest? Ja bym chciała jakieś łóżko. Może ten obraz jest po prostu tragedia, no ale to jest w stylu misyjnym, słuchajcie. Lipa. To jest takie... To jest jakieś łóżko. No ale ja robię zdjęcia przed, bo... No! Już mi tu nie działa. O, dobra, takie łóżko jej dam chyba. Ale mam muzę jakąś taką dziką. Tylko nie wiem, jaki lubi kolor, no. Jak lubi skrzypca, to może brązowy? Jakby dobry pomysł. Okej, okay, kurde, to łóżko... Już 2300 straciłam. Co? Ja już 3000 straciłem, takie ty. Takie łóżko jej dać? Nie, takie jej nie dam. Co ja mam tu jej dać? Ja nie umiem bez modów, dajcie żyć. Korcia, proszę się... Kasia, proszę się tam skupić. No, skupiam się. Umiesz, umiesz. O, zrobimy tak... Okej, okay. Daj to jakąś zasłonę. Ja pierniczę. Lubię roboty. Ja nie mogę, nie wiem, ja ich... Nie wiem, coś tu nie działa. O, co daj taki działa? Obraz, w ogóle nie pasuje do sulani. W ogóle nie mam gdzie go powiesić, bo to są całe... Wszędzie są okna i drzwi takie otwarte. Kuwetę ja może? Kuwetę. Czemu nie mogę tego... No weź, że przecież się powiększyłem ładnie. Tak. Okay, ja zrobię piękne zasłony takie. Dobra, o, taką lampę tu dam. Nie, w sumie nie. Nie, ja nie, nie. Dobra, to teraz tak, a tak będzie, o. Nie, no po prostu pięknie. Ja jestem w ogóle ciekawy, jak wam to wyjdzie, nie? No mi to na pewno nie wyjdzie. No mi to też nie wyjdzie, tam spokój. Gadacie. To jest za dywanik. Duży stres. Stres? Tak, pamiętacie, że my mamy ten, trzy światy, nie? A nie architekci. Challenge. Tak, tylko ja już kończę. Ej, ja to, słuchajcie, robię w ten sposób, o. O, tu dam taki ten, taki obraz, jaki jej pierdyknę tu. Może fotel byśmy dali? Takie dam, no. Patrzcie, będę to robić w ten sposób chyba po prostu, o. On nie się wiem, zlewa czy to w będzie tym kolorze. Coś pasować, czy nie, czy będzie jej się podobać. Trudno. Ja ogólnie dam byle co. Dałem fotelik. Taka jest moja taktyka. Dam byle co. Taka jest moja taktyka na ja dziś. Ja też tak, a jak no nie bardzo, szafkę? Nie bardzo. Czekaj, ja mam plan, słuchaj, ale mam plan. Masz plan? Dobra. No, ja tu jej robię, mam słuchajcie, plan. Tak. Coś tam gosam. Coś tam. Dobra, ja już chcę kończyć te atrakcje. Już? Już zrobiłaś? Mi to w ogóle coś tu nie działa, ja tu nie ta wiem. Szafa z tyłka. Mamy jakieś jeszcze inne obrazki? Nie ma. Dwa obrazki mam, super. Czy mogę wpisać Bibi? No możesz, no wpisz Jezus sobie tam. Maria, chociaż tyle. Okej. Okay. Nawet nie ma żadnych ładnych kwiatków tu, żeby... Ja jakby się tutaj nie będę przemęczać, bo to bez sensu. Bez sensu? Może dajmy trafię w ich gusta, może. O, to są talerze, to ja talerze nie chcę dodawać, bez sensu. Dobra. A te skrzypce jeszcze chciałam. To jedyne, co jej powiedziała, że lubi, a ty nie dasz. No właśnie. Nie możesz tak. Ej, a czekajcie. Damy dwa regały jakieś. O, dobra, tu.
Ale tak łyso mi tu jest. A dobra, starczy. Dobra. Zrobimy łyso. Zdjęcie. I zobaczymy, czy im się spodoba. Jakąś lampę, patrzcie, jaka lampa, Jesus. Dobra, ja kończę tę atrakcję, serio. Tak, już kończysz? Mhm. No to ja też, no, dobra, nie mam. Bo... A ja nie wiem, czy... Ja też! A za 19 zrobiłam. Jezu, nie! No to nie, no we... Czekaj, to ja coś usuwam. Czekaj, ile to kosztuje ten kwiatek? To brawo, to mi za budżet, ej? Mi zostało... Ja miałam budżet 10 tysięcy, a wydałam 3. Ej, no ale co ja tutaj takiego ja mam 6 tysięcy budżetu. Ej, no ale co ja nic tutaj nie zrobię? No dajcie spokój, ja mam 11 tysięcy... A bo kuźwa, ja skrzypce za 15 tysięcy kupiłam. Fajnie, fajnie. No słuchaj. Dobra, ja wzywam klienta. Może komodę jakąś bym tu pierdyknął. Czekajcie, ja to muszę naprawić. Weź mi te skrzypce. No znowu przekażam budżet. To bez tej lampy. Zwykłe skrzypce, a nie za 15 koła kupiłam. O. I tu jeszcze tą lampę miałam. Ja pierdolę. Mam, dobra. Dobra, ukończyłam zlecenie i uzyskałam następujące wyniki. Zarobione pieniądze 0, spadek reputacji zawodowej. Dobra. Dekorator wnętrz, zrób zdjęcie po. Zrób zdjęcie po, dekorator wnętrz, idę. Okej. Okay. Idę robić też. Ja idę do domu i na was poczekam. O ty! Mnie wywalili. Jedno. Już się wywalili? Wywalili cię z roboty? Tak. No, ale jak ja nie miałam żadnych od nich wskazówek. Byłabyś ciebie dekorator, że nie umiesz się dowiedzieć. Boże, ona jest sina. Czemu ona jest sina? Podejdź tu. Ja jej nawet dynię dałam. Ty popatrz. O, i co mi powiedzą? Co? Pokaż klientowi, to gdzie mam pokazać? Oni przyjdą? Gdzie oni są? Musisz po nich pójść i oni wtedy im ale pokażesz. Ale gdzie mam po nich iść? Oni są pewnie przed domem chyba. Nie. Nie? Nie. Powinni się pojawić. Pokaż klientowi, powinni być przed domem, no, ale bez moi też chyba bez klientów na parcelę, nie dobra. No, a jak kliknęłaś? Na simkę. A, czekaj. Na simkę albo można w telefonie. Wezwij klientów. O, dobra, wzywam. Zdjęcia. No wszystkie pokażmy, dobra, przecież wszystkie po... Czy chcesz osobiście pokazać? No chcę, no. Jestem ciekawy, czy będzie ta prezentacja u mnie taka pokazana, słuchajcie. O, popisuj się obiektami. A. No to popisuj się. A jak to się popisuje? A. Szczerze wam powiem, że trzeba będzie zmienić tą karierę. Myślisz? Pokażę odnowioną przestrzeń. Klient czeka na zobaczenie projektu. No to idź to zobacz. Idę pokazać im tutaj rzeczy. Czekajcie. Musisz... Pokaż klientowi. A jak to się... Moja róża ma najgorszy dzień w życiu. Best... Choć przytulają się. Po prostu best of the best. A czemu nie mogę... O, pokaż klientowi efekt renowacji. O. Okej, okay, pokażę im dynię. Jeszcze bym chciała im pokazać. Albo skrzypce im pokażę. Sprawdź to. I szafę im pokażę, proszę bardzo. Rozmawiaj. Piszcie, z klientami. Jaką pracę róża powinna podjąć. Ej, oni wchodzą z zamkniętymi oczami do mnie w ogóle. Czajcie? Pokaż. Hit. Zobaczcie, będzie trwał wieki, wiecie o tym? No wiemy. No to dlatego, jak będziemy mieć taki i zawód, to będzie. No tak, bo ta praca jest taka, wiecie. Bardzo, bardzo. Tutaj, dobra, rozmawiaj, poproś klienta o ostateczny werdykt. Dobra, u mnie wlazła i ocenia. Oni się jeszcze ten rozglądają, ej. Jest i mam ten taki filmik przed i po. Takie wiecie, koleżanka do dworu wjechała, nie? No jeszcze nie mogę poprosić. Wyremontujemy wasz dom. Tak. Nad jej głową się jakiś wskaźnik ma pokazać, tak? No, coś tam takiego jest. A ty, Kocia, też to robiłaś, czy nie? Nie, bo mi wywalili. Możemy kończyć. O, dobra, ja mam ma filmik. Wskaźnik, okej. Okay. A ty, dobra. Gościu? Ej, podoba dobra, chyba ja im się... Poprosić o ostateczny werdykt. To wy zarobicie hajs, a ja nie. Tak? Myślisz? Się gra się ma. Mm. Ale u mnie coś się zbagowało chyba, bo... Ale u mnie też coś, bo ta gdzieś na dół schodzi w ogóle. Gdzie ty idziesz, babo? To dobra robota, ale nie w moim guście. Praktycznie wszystko jest tak, jak powinno, ale jakoś tego nie czuję. Ale dobra, zarobiłam 648. O. Idź do domu. A ja zero. A czemu, czekajcie, gdzie jest ta? Czy ja mogę poprosić o efekt renowacji panią? No nie mogę, ona jeszcze ocenia. No, mi też tak oceniała. No nie mogę, ej, no. Mi się wydaje, że my już nie pójdziemy się na to karaoke. Kurde, musimy. No to teraz nie. Teraz poprosić chodź od razu na karaoke. No dobra, jeszcze tylko, jestem w czacie. No tak, tylko że ja one nie mogę... Awans, dostałam awans. 13. U mnie 14. Ej, czy one mogą... Dostałam awans.
Na stanowisko techniczka do spraw projektowania wnętrz i bonus 370 czasopisma o projektowaniu wnętrz. Proszę bardzo, jaka jestem zdolna dziewczyna. Fajnie macie, ja pokazuję klientom prace renowacyjne moje. Korzystaj, okej. Okay. Ty siusiuj. A, ty masz chodzić w tym stroju dzisiaj cały dzień. Stroje, zmień strój. O, proszę, dobra, się przebrać. Czekajcie, dawaj o werdykt. No i pieseczek, pieseczek, przytul pieseczka. Wystarczy, posłuchaj, co mam do powiedzenia. No, co masz do powiedzenia, powiedz mi. Widzę, że chyba... No, zobaczymy. Zaraz mi powie, poproszę, że idź pan w kibini mater. To tu jest pocałunek Posejdona. Można to porozmawiać. Miałam. Aha, ja zresztą miałam ostatnio, no. Wyszał. Czy ja mogę poprosić o werdykt? Ej, ale my nie musimy brać teraz zlecenia przecież, nie? Nie. No. Słuchajcie, dostałem awans. Róża ukończyła zlecenie i uzyskała na samolicy wyniki. I co tam jest? Nie wiem, co powiedzieli, bo idę do domu już. Bardzo mi przykro. O, mam nastrójnik w górę, awans. W tym zawodzie możesz zajść bardzo wysoko. Ale wydaje mi się, że chyba dostałem jakiś awans, bo dostałem 1000 simoleonów ponad. O. Czekajcie. No całkiem nieźle. Klienci wydają się zadowoleni z nowego wystroju. Dbałość o szczegóły się opłaciła, co znajduje odzwierciedlenie w simoleonach i reputacji. Awans, tak. Mam awans na techniczkę do spraw projektowania wnętrz. No to co? Lecimy do San Myszuno? Dobra, Emeczka. Ale do którego? Znaczy do którego? Do którego baru? Poczekaj, bo no to kurczę, wybieraj. No, a ja. Ty tu jesteś dzisiaj. Tylko kierownik. U mnie jest 21 już, więc byście musieli trochę się szybko pospieszyć. No ja mam tam 14 chyba, czy 15 jakoś ja tak. Ja też. To co, dzielnica mody? No może do tej Planeta Miód Malina? No dobra, okej. Czy to jest? Jezus. A czego no, to jest mody. To? Czy to jest? Tak, dobra, okej. Okay. Lecę. Dobra, lecę. Jadę. Sami? Sami. Czyli co robimy? Karaoke. Romans z barmanem. I romans z barmanem. Tak, tak jest. Będzie barmanka? No to z barmanką. Okay. Ja mam 15 jakby. No dobra, to czekajcie. Idę na karaoke najpierw. No jak karaoke. Ja mam 15. Mam barmana. A ja Kaleb. Barmankę. I to jeszcze seniorkę. Ja mam barmana Kaleba. Markusa. Ja mam Kaleba. Ja pierdzielę, przyjazne powitanie. Dobra, idę się z nim flircić. Ja też. Ja mam słaby nastrój ogólnie. No nie dobrze. No to ja mam barmankę seniorkę. Gadka na podryw. No to lecisz, Korcia. No to, Korcia, no. Pokaż, co potrafisz. Ona się nazywa... Hello, Markus. I z flirciarski. Od razu? No od razu. A ja nie mam z nią romantycznych interakcji. O, Mikowi tutaj jest, o tandeca. Bo ja muszę się z nią przywitać. Dobra, okej. Okay. Romantyczne. Zapytamy, czy jest w związku. O, Róża, happy hour. Róża jest flirciarska, ale on jej nie lubi. Zamiast przykro mi. Wręcz mu róże, ucałuj mu dłonie. Czy mogę dać jeszcze jedno zadanie, takie z gwiazdką? Z gwiazdką zadanie? Tak, mogę? No jakie? Zamów ulubionego drinka, zobaczymy kto jakiego ma ulubionego drinka. A też dobra, mam właśnie happy hour. Ulubionego. Dobra, zamówię ulubionego, no okej. Okay. Hello, Markus. Flirtuj z nim. Co to mi odskoczyło? Flirtuj on z nim. Idzie chyba, on idzie z roboty. Gadka na podryw. No, on zakończył swoją... Pochwal wygląd. Karierę. No ale dobra, siada tu. Moja Róża zamówiła korzenny napitek z lodami. O. Bardzo rozgniewana. Najgorszy dzień w życiu. A dlaczego? To moja też ma najgorszy dzień w życiu. No co wy? No, to będzie ta skiszka blada, nie? Poślij mu pocałunek. Flirtuj z nim. O. To romans na mnie pyknie. Mi pyknął. Już? Znaczy no, ona go nie lubi, on jej nie lubi, ale jakoś tam się dogadują. Ale to jakoś pyknęło. Poślij pocałunek. Wiecie, kto teraz zmienił tą barmankę? Nie. No. Vlad. O. A ja mam Kaleba. A ja Vlada. Czy to jest, a ja nikogo. On jest chyba od Vlada chyba też, nie? Tak, tak. Zadaję mu pytanie ryzykowne. Jasne, no weźcie, ci się poprawi humor. O, on się zajmuje barem znowu, to ja sobie zamówię drina. Ulubionego, tak? O nie! Narzekaj, ulubionego. Że masz najgorszy dzień w życiu. Słuchajcie, ulubiony drink Róży to śmietankowa cola. O, fajnie. A ja, u mnie nikt nie pracuje. To co, kochani, karaoke? No, ale nie mam romansu, nie? A ja mam. To tam weź z nim tam, wiesz, w sensie romans, ale no po prostu flirtuj. Ona ma najgorszy dzień w życiu. Ej, także idziemy na karaoke na razie.
Dobrze. A ktoś próbuj śpiewa jakiś tłumacz. Landgraf do mnie dzwoni w ogóle. Wyjdź. Wszyscy znowu? Tak. Dobra, idziemy na karaoke. Nie mogę, bo ktoś tu śpiewa, no. No, ja mnie też śpiewa jakiś. Spieszę to. Nie, kim jesteś? Ian Moody. Może dobra. Musisz tak głośno wyjść. Śpiewaj solo, House, Weekender, śpiewaj proszę bardzo. Solo, już mam. Hop. Ostra jazda, oh yeah. O, ja, śpiewaj solo. Dobra, proszę bardzo. Nie rusz już tych drinków, tylko śpiewaj. Którą macie godzinę? 18. Ja mam 18.30 prawie. Ja mam 23.30. Dogonicie mnie później. Pewnie tak. Kręcisz. Dobra, śpiewanie Jezu, jeden wykonam. Poziom. Jup. Jak ona śpiewa, jup. Moja wyje jak po prostu stodoła jakaś. Moja też wyje, muszę się odsunąć. Ej, nie ma nadal barmana, nie? To jest hit. No u mnie jest w lat. Ja mam Kaleba dalej. Dyżur. No, chociaż kogoś macie, na, chociaż drinka możecie zamówić. O mojej ten, się poprawił humor, to już mogę romantyczne mieć. Dobra, ja przyspieszę. Pochwal wygląd. Ja jeszcze z nim poflirtuję, żeby było bardzo zaliczone mocno przez widzów. Wiecie, o co chodzi. Ja też idę, ale raczej mi to nie wyjdzie, bo ona jest bardzo rozgniewana cały czas. No minęło te rozgniewanie, to teraz go wezmę. Mi za 6 godzin dopiero minie, więc raczej wątpię. Zobacz, co się dzieje. A co się dzieje? A przyszedł ktoś. Szepcz uwodzicielsko. Ona go w pracy zapytała, gdzie on pracuje. Pochwal wygląd. Mądrina jej dał. Pośle. O Boże, poproś o zostanie chłopakiem. O nie. Ja zapytam, czy jest w związku. O, to jest dobry pomysł. Hit. Ja tu mogę jeszcze ja z kimś innym pogadam. Chodź tu, panie, gadaj ze mną. Jest singlem, Kaleb. Vlad no, też. Cały czas nam lecą minusy. Nie. Ona nie jest zbyt... Numerami się dobra, wmiecie. Ja lecę z gadką na podryw. Nie chcę. Aha, rób raban. O, ja będę robić raban. Może zadaj ryzyko, nie pytanie. O, niech będzie. Nie wiem, po jakim to powiedziałem, ale niech będzie. Nie dam jej o, tu, ja tu chyba przyszłam z różą afery robić dzisiaj. Mamy taki nastrój. Słuchajcie, obraż ja prosto mam, w twarz. Ja mam prawie połowę tego paska flirciarskiego. O, matko. Matko, to tobie naprawdę to ja się dobrze kłócę idzie. Dzisiaj. No to leci z koksem, słuchajcie. A ja zostaw się pokusiłam, Vlad mnie nie lubi. Różytko, nie poznaje cię. Ja myślę, no, że to jest no to pora, żeby ja do domu wrócić chyba. Zadania. Kaś, no. Słuchajcie, to kara dla Kasi. No kara, ja dajcie też mi nie, bo karę. Mnie Vlad nie lubi. Minus, ja idę sobie nie. Jeszcze zamówić żarcie z budki, poczekajcie. Tylko coś zjem i pojedziemy do Salwadorady. No jaki ładny ma strój na zimę. To może ja już, słuchajcie, teraz się wybiorę do Salwadorady, w sensie wiecie, no, już tak sobie... Chcesz. Ja i tak muszę coś zjeść, więc... A to weź urlop, nie? Czy podróżuj? No, weź urlop. Weź urlop, dobra. Jezu, z Syronem czy bez? Nie no, bez psa chyba, czy z psem? No nie, bez psa. Dobra, ja mam 1773. A ja 1750. Co ty znowu wrzeszczysz? O, co idzie Miko porozmawiać. Czekaj, ona chce jeszcze Miko poznać. Ja lubię tą simkę. Dobra, Salwadorada, tak? Dobra. Przyjazd do powitanie. Pytanie jest takie, gdzie chcemy zamieszkać? Bo tutaj nie ma namiotów. Jakieś takie niedrogie, korcia, coś niedrogiego weź, że wybierz. No jakby, wiecie, mnie nie stać na nic. Weź urlę. A nie, stać mnie, dobra, stać mnie. Na które? Tylko na jedną. U stronie wśród wzgórz. Dobrze, czekajcie, to biorę. Bo ja dopiero ten, jadę. A na ile? Salwadora, jeden dzień, dobra. Bo mnie nie stać na więcej. Dobrze, jeden dzień, okej. Okay. A gdzie to jest, co? Czekaj. U stronie wśród wzgórz, coś tam, w prawym o, dobra. Rogu. Ten najmniejszy domek. Tak. To na jeden dzień? Tak. A to pójdziemy do tej świątyni, czy nie? Tak, w kolejnym odcinku. Wzięłam psa, nie chcę. A ja nie wziąłem. A mogę go odesłać? Ja niby odklikałam, ale to różnie jest, bo czasami odklikam, a i tak potem jedzie. No. Dobra, ja ją kładę spać tutaj. No, nie mam psa. Dobra, to ja tak, szybki prysznic i zaraz się dzielimy. Podczas urlopu Czaruś zostanie w domu z opiekunem. Tak, dokładnie. Oj. Mój ze mną jest, może nie umrze z głodu. Weź prysznic. Dobra, czyli w sumie my nie wykonałyśmy zadania z Kasią. Znaczy, no to właśnie o to chodzi, że te zadania mogą zostać przez nas nie wykonane, bo nie no zawsze tak jak teraz Sim nie chciał flirtować. Na przykład, no. Dokładnie. Spróbowałyśmy. Dokładnie. Witaj w dżungli, Róża. W ramach wynajmu obiektów, okej, okay, coś dostałam. Nóż. Na pająki. I pajajonki. Środek na pająki. Okej, okay, śpi. Proszę bardzo. Dobra, idziemy do spanka. Którą macie godzinę?
22:45. 22. Parta 17. Dobra, 23 już. Ta już poleciała. No ja dłużej miałam jakiś pociąg gorszy czy coś. No tak, tak było. No dobrze, dobrze. Dobrze, no dobra, z wrażeniami. To, słuchajcie, kończymy. A nie, podsumowanie jeszcze, nie? Na koniec. No właśnie, podsumowanie, tak jest. No, umiejętności to za dużo nie przyszło w sumie. No tylko to śpiewanie, tak troszkę do połowy, za połowę. Nie, charyzma delikatnie, to fotografowanie, no gotowanie miałam, umiejętności tajemnicze miałam, no i śpiewanie. Ja poznałem Kaleba i Miko. W sumie. Ja Miko, Naoki, Alika, Ian, Markus, Paolo, Brent. Tak. No, dosyć sporo tych osób znam. No, ja też sporo. Tam przede wszystkim Vlada. Dobra, ile macie kasy? 1557. 1535. 478. Dobrze, a ile macie punktów wpływu? Punkty wpływu 37. No, 25. 48. No ta leci, patrzcie. Chociaż tutaj. Chociaż tutaj, no. A lubię, nie lubię, co macie? Ej, bo moja nie lubi ani... nie lubi gotować. Gdzie to się robi? Na typ tego pod cechami. To ja nie mam nic. A. Moja lubi taniec. A nie masz, a ostatnio zaznaczałeś w poprzednim odcinku, że lubi gotować? No i nie ma tego. Aha, no to ja mam już takie nie lubi już gotować. Już się je znudziło. I nie lubi żółtego. O, sera. No. No, także zachęcamy Was bardzo serdecznie do komentarzy z tak, pomysłami pamiętajcie, na kolejne zadania. Że jak teraz Wasze zadanie zostało wybrane, to możecie je napisać ponownie. Tak, dokładnie tak. Do ponownie. Skutku, kochani, do skutku. Tak dopóki nie zostanie wybrane. Tak. No, także podsyłajcie nam jeszcze raz jakieś wyzwanka fajne, ciekawe. Na razie będziemy w Salwadoradzie robić dalej to, tak? Tę świątynię czy coś, tak? No, chcemy, tak. Ale zobaczymy, no. Czy dotrzemy przez ten jeden dzień, nie? No, to chyba tak. Znaczy, gdzieś tam dotrzemy na pewno, nie? No, gdzieś tam dotrzemy i będzie... tak, no. Dobra, także żegnamy się z Wami, dziękujemy, że oglądaliście, zostawcie łapkę, suba i co? Pa, pa! Pa! Pa, pa.